i zakończenie naszego kursu. No dużo różnych treści i na pewno wiele rzeczy można samemu pogłębiać w różnych lekturach poprzez ćwiczenie, doświadczanie, ale chcę na koniec jeszcze powiedzieć o konieczności pracy własnej, pracy nad sobą. Dotyczyć to będzie wyłączania pewnych wyzwalaczy w nas, czyli na przykład wyłączanie wyzwalaczy lęku. To już jest nasza własna praca, którą musimy się po prostu nauczyć, zrobić to samemu lub jeśli ktoś był, czy będzie w jakiejś terapii, to oczywiście również ten temat będzie pewnie tam poruszamy. Lęki mogą być różne. Już trochę tutaj mówiliśmy, że lęk przed dezaprobatą, lęk przed czyjąś złością, lęk, że ktoś mnie nie będzie lubił, jak będę bardziej asertywna. To są jakieś przykłady, można dopisać tu swoje lęki, które uruchamiają się w momencie, kiedy ktoś na nas wywiera presję, nawet szantażuje nas, a my hamujemy swoje działanie. Lęk nam hamuje to działanie, prawda? I tutaj ćwiczymy, rozwijamy taką swoistą odwagę pozostawania przy własnych przekonaniach, pragnieniach, pomimo jakiegoś niepokoju właśnie, czy lęku przed tym, że zawiedziemy kogoś. No musimy wybrać, no jesteśmy, musimy o siebie zadbać, a z tym lękiem sobie jakoś poradzić czy przepracować go. Lęk przed złością innych osób, no może to się wiązać z jakimś sposobem bycia wychowanym, czy kulturowymi jakimiś nakazami, że na przykład dziewczynki nie mogą pokazywać złości na przykład. Warto więc tym lękom swoim się przyjrzeć, czy czego właściwie się tak boimy i jaka byłaby najgorsza rzecz, która może się wydarzyć, jak wypowiemy swoje zdanie albo zrobimy coś po swojemu, zgodnie z tym, co dotąd omawialiśmy, czyli nie atakująco, no asertywnie, ale też stanowczo. Czyli jaka jest taka moja fantazja na temat tego, co się może zdarzyć, jak wypowiem swoje zdanie. Jednym z lęków może być też lęk przed zmianą, no bo zmieniając swoje przekonania, zachowania, tak trochę nie wiemy, jak będziemy odebrane. No, część osób może nie być zadowolona, że będziemy bardziej stanowcze, no ale tutaj jakby też znowu wyjścia nie ma, prawda? Jeśli pozostaniemy w starych schematach, narażamy siebie na frustrację i na bycie w roli ofiary. Inna grupa lęków to lęk przed opuszczeniem, byciem porzuconym, odrzuconym, jak pokażemy swoje myśli i będziemy aktywnie kreować jakąś sytuację, rozmowę czy konflikt. Mogą tu być no, różne lęki związane nawet z takimi dziecięcymi przeżyciami, świadomymi czy nieświadomymi, związanymi z odrzuceniem i warto też to mieć na uwadze. Kolejna rzecz, którą trzeba się nauczyć wyłączać, to pewien wyzwalacz związany z poczuciem obowiązku. Oczywiście być obowiązkowym jest bardzo wielką zaletą i na pewno bardzo cenionym, ale może nas często łapać w pułapkę. Na pewno znamy osoby z życia lub z obserwacji, które właśnie tak zachowują się wobec nas, jakbyśmy byli w obowiązku rzucić wszystko i biec teraz na pomoc. Wspierać daną osobę w każdy możliwy sposób, teraz już od razu, zaraz, bez granic najlepiej. Żeby stawiać tamtą osobę na pierwszym miejscu kosztem swojej pracy, zainteresowań, przyjaciół i swoich potrzeb. Także tutaj możemy pracować na ten temat, można sobie zrobić taką wręcz listę z takimi zdaniami, gdzie to jest napisane, że na przykład nie mogę cieszyć się swoimi wakacjami, bo muszę spędzać ją z rodziną męża na przykład. Gdzie jest napisane, że potrzeby każdej osoby są ważniejsze niż moje, albo na przykład, gdzie to jest napisane, że mam poświęcać swoje własne dobro, by ciągle się kimś opiekować i tak dalej, prawda? Czyli możemy sobie po swojemu taką listę stworzyć i też się z tym zmienić, żeby przekształcać swoje przekonanie, pracować wewnątrz. I konfrontacja ze sobą w takim pytaniu, ile tak naprawdę mogę dać, nie ile powinnam, albo ile ktoś myśli, że powinnam, tylko ile mogę dać w tej sytuacji, tej osobie, biorąc pod uwagę siebie też. Kolejny wyzwalacz to jest poczucie winy, czyli ktoś, kto umie nam włączyć poczucie winy i sprawdzić, że będziemy działać tak, żeby nie czuć się winną. Jest to bardzo silne narzędzie. Bardzo mocno trzeba z tym też pracować.
I nawet tworzyć sobie taką listę rzeczy, którą od danej osoby czy od innych jej zdaniem powinniśmy wziąć i czuć się winną. Można taką listę włożyć sobie do jakiegoś notesika z napisem zwrócić do nadawcy, prawda? Bo to nie są nasze rzeczy, to są jakieś przekonania, jakieś pragnienia osób, które nam to jakby wkładają, prawda? Mówiąc, że powinniśmy to i tamto, pewnie jesteś zbyt zajęta, żeby spędzić ze mną trochę czasu, na przykład. To jest zdanie, które miałoby wzbudzić poczucie winy. Czyli bardzo ważne jest, żeby wyłapywać tego typu zdania i na pewno, jeśli poczujemy, że no, muszę to zrobić, bo powinnam albo czuję się winna, bardzo mocno się zastanowić, bo to jest takie czerwone światło, które nam się świeci i które powinno sprawić, że właśnie mówimy sobie stop, nic nie robię, co to jest za sytuacja i czy ja naprawdę powinnam. Może pomóc w dalszej pracy nad tym tematem mówienie sobie, że to nie moje. Właśnie wraca do nadawcy, bo to nie jest moje, ja tego nie przyjmuję. To są czyjeś wyobrażenia na ten temat, co ja powinnam robić, a nie moje. Oczywiście można też trochę posługiwać się tu żartem, czy doprowadzić do paradoksu jakąś sytuację. Jeśli ktoś ma poczucie humoru i nie jest to sytuacja zawodowa, to pewnie jakoś można rozładować tego typu żądania kierowane do nas. I już naprawdę na koniec jeszcze tutaj w poradniku, którym się posługiwałam, który ma tytuł Szantaż emocjonalny, na końcu jest taki list do szantażysty we mnie. Tu nie będę go może całego czytać, ale list jest do szantażysty we mnie i brzmi tak. Cześć, muszę zamienić z tobą parę słów. Od dłuższego czasu jesteś przyczyną moich kłopotów. Jest mi naprawdę przykro z powodu napięcia i nieszczęścia, które spowodowałem przez ciebie, mój wewnętrzny szantażysto. Zdumiewa mnie ogrom mojej niewrażliwości. Myśl, że patrzyłem mojej żonie w oczy i byłem podły i okrutny, tak bardzo ją upokarzałem i uważałem przy tym, że wymierzam sprawiedliwość, napełnia mnie smutkiem i żalem. Żałuję, że ją zraniłem, żałuję, że straciłem tyle chwil i tyle miłości i zachowywałem dystans wobec niej. Chcę, żebyś wiedział, mój wewnętrzny panie szantażysto, że nie ma we mnie miejsca dla ciebie. Nie zgodzę się w tej sprawie na żaden kompromis. To mi już nie odpowiada. Wiem, że to nie będzie łatwe. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Muszę przełamać stare nawyki, pokonać lęk przed tym, że wyglądam na słabeusza, ale robiłem przed tym wiele rzeczy, które nie miały dla mnie takiego znaczenia, więc zrobię i to. Twoje dni minęły i ten dzień będzie już inny. Żegnaj, mój wewnętrzny szantażysta. No, jednak cały list przeczytałam, ale chcę powiedzieć, że jednak ta samoświadomość, że i w nas, w każdym właściwie znajduje się też skłonność do manipulowania, wywierania presji, do bycia nieświadomym tych działań, jest to ludzkie. Natomiast bardzo ważne jest jednak pewne otwarcie na to, żeby tak jak tutaj autor tego listu, żeby zauważyć nie tylko winnych te części, ale również w samym sobie, bo to otwiera drogę do porozumienia, do zmiany i bycia otwartym na różne spostrzeżenia i wglądy na swój temat. Czyli mgła może dotyczyć nie tylko tego, że ktoś jest szantażystą i nam robi mgłę, sami też posiadamy różne mgły na swój temat. Myślę, że każda sytuacja trudna może być szansą do tego, żeby poznać się lepiej, żeby poznać drugą osobę lepiej, żeby właśnie po prostu dowiadywać się o ludziach, o relacjach coraz więcej i skuteczniej. Dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość i tolerancję na różne niedoskonałości techniczne, pewnie tych nagrań. Pozdrawiam słuchaczy.